ってドキドキさせようと。お酒って言ったことは、あ、あの人、どんなのけど、どうしたらしてみるかというのを知りたい。Jest z nami pani poseł Elżbieta Kruk, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, panie ojcze, szczęść Boże państwu. Pani poseł, wiemy, że już są założenia projektu ustawy o mediach narodowych, autorstwa oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z nimi w skład mediów narodowych mają wejść Polska Agencja Prasowa, Telewizja Polska, Polskie Radio, 17 rozgłośni regionalnych. Jako instytucja narodowej radiofonii i telewizji. Właśnie, co się pojawia, właśnie ta nazwa, że narodowe media. Skąd taki pomysł? Dlaczego w tą stronę akurat rząd zmierza? No to już jest ten podstawowy problem, jaki mamy z mediami tak zwanymi publicznymi dzisiaj w Polsce, wydaje się. To, że one nie spełniają swojej roli, która uzasadnia tak naprawdę ich istnienie. To znaczy nie reprezentują interesu naszej wspólnoty, racji stanu polskiej, nie realizują takich zadań, które powinny media publiczne realizować, jak integrowanie wspólnoty narodowej. Wprost przeciwnie, obserwujemy tam brak zainteresowania polską racją stanu, wspieranie często interesów obcych, rozbijanie wspólnoty, propagandę. Nie mówię tu tylko o propagandzie politycznej, bo to jest poważny problem, ale ideologicznej, z którą należy uznać, że nie zgadza się większość społeczeństwa. Wydaje się więc, że można by powiedzieć, że media publiczne dziś funkcjonujące należy zreporządzować i oddać je Polakom. W związku z tym uważamy, że nie tylko same założenia, ale nawet nazwa musi uzmysławiać tym podmiotom, jaką mają rolę pełnić w Polsce. Czyli media narodowe, media, które służą wspólnocie Polaków. Media, które służą wspólnocie Polaków, to też media, które rzetelnie przekazują informacje, a widzimy, co się dzieje teraz aktualnie na tym rynku mediowym, czy ogólnie w tym teatrze, który się włącza za pomocą pilota. No, niektórzy mówią, że to jest żenada to, co się teraz dzieje. Niektórzy publicyści, wczoraj jeden z bardziej znanych publicystów po raz kolejny żegnał się ze swoimi widzami. Jak pani to interpretuje, jak pani na to reaguje? No, kwestia, to jest rzeczywiście skandaliczna kwestia. Mieliśmy tutaj takie dziwne przypadki i w telewizji, i w radio publicznym, wskazujące na to, że pracujący tam dziennikarze zupełnie nie rozumieją swojej roli. No to rzeczywiście, czy można by ich nazwać politykami, czy funkcjonariuszami konkretnej partii, bo traktują zarówno media jako swoją własność, które mają służyć ich prywatnemu interesowi, bo to inaczej tego nie można odebrać, a używanie na przykład hymnu, bo taki mieliśmy przypadek w radio
dużym radio publicznym jako protestu przeciwko temu, co się dzieje, no pokazuje, że już znowu ten brak zrozumienia, czym dla Polski jest hymn, jakie wartości się za tym kryją i używanie go dla jakiejś tam prywaty, no to są kwestie właśnie, z którymi nie można się zgodzić. Media w ogóle, jedną z głównych funkcji, jaką pełnią media w ogóle w państwie, a tym bardziej media publiczne, to jest właśnie ta funkcja informacyjna, o której mówił ojciec. A co my mamy dzisiaj? No, oczywiście tutaj wszystko, co powiem, bardziej się dotyczy telewizji publicznej niż radia, no to to jest kwestia skandaliczna. Mamy długość propagandową, mamy podmiot, który w trakcie kampanii do parlamentu i wcześniej prezydenckiej zamienił się w sztab wyborczy, a to jednego z kandydatów, mówię było oczywiście o Bronisławie Komorowskim, a to jednej partii politycznej Platformy Obywatelskiej. Mamy takie skandaliczne wydarzenia w telewizji publicznej, która zamiast informować, ukrywa fakty. No tutaj jeśli już wspomniałam byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, to przypomnę taki skandaliczny moment, kiedy prezydent Komorowski był przesłuchiwany w sprawie tak zwanej afery marszałkowej, to znaczy jego związków z WSI. Akredytacje do informowania o tym wydarzeniu dostały tylko trzy największe telewizje polskie, w tym publiczna, i tylko po to, aby nie poinformowały w ogóle o tym wydarzeniu. Żadnych informacji o tym wydarzeniu w telewizji publicznej, żadne informacje się nie znalazły. Polacy dowiedzieli się tylko o przebiegu tego wydarzenia, dlatego że jeden z dziennikarzy niezależnych dokonał przekazu poprzez telefon komórkowy. No to są rzeczy niebywałe. Bardzo często mamy do czynienia z tym, że w wiadomościach czy w innych programach informacyjnych telewizji publicznej zajmują się dziennikarze sprawami trzeciorzędnymi dla Polaków, a to, co ważne dla funkcjonowania kraju, dla przyszłości kraju, dla rozwoju gospodarczego, dla interesu Polaków, tego nie ma. Na to miejsca nie ma. No to z tym się nie można godzić. I jest to jeden z głównych powodów powodujących konieczność reformy mediów publicznych. I ta ustawa mała medialna, która przeszła, to jest pierwszy krok, a pracujemy właśnie nad taką systemową, kompleksową reformą mediów publicznych, która zawiera w sobie również zmianę finansowania. Ci dziennikarze, nazwijmy to o poglądach lewicowych, bo to łatwo sprawdzić, kto ma jakie poglądy, no panikują, to znaczy mówią, że kto będzie w takich mediach pracował, skoro oni zostaną zwolnieni, nie będzie innych rąk do pracy, że to będzie propagandowa telewizja rządowa. Takie argumenty wysuwają. Jak pani też poseł na to patrzy? To jest tak zawsze, jak złodziej krzyczy, łapaj złodzieja, prawda? W momencie, kiedy tak jak mówimy, nie mamy pluralizmu w mediach publicznych, mamy propagandę i polityczną poprawność, więc troska o to, że tutaj zagrożone są tego typu wartości, no to jest nie troska, tylko hipokryzja, możemy to określić. To zarówno pod względem politycznym tego pluralizmu nie ma, jak i światopoglądowym generalnie. Ja przypomnę, że po 10 kwietnia 2010 roku, po tragedii smoleńskiej i przejęcia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Mediów Publicznych, to były pierwsze działania przeprowadzone, można powiedzieć, przez nowego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zresztą jeszcze jako marszałek Sejmu nie przyjął sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co doprowadziło do zmiany jej składu. To i następnie zwolnieniu kilkudziesięciu dziennikarzy, można by powiedzieć o profilu konserwatywnym zarówno z telewizji publicznej, jak i z radia publicznego, ujednolicenia ideologicznego tego medium. Mieliśmy też do czynienia z różnymi takimi zmianami i skandalicznymi propozycjami programowymi. Mieliśmy taką słynną akcję promującą homoseksualizm przez telewizję publiczną. Tutaj mówię o nadawanym spocie Najbliżsi Obcy wówczas. Mamy tutaj takie zdecydowane skrzywienie ideologiczne właśnie lewackie, wspierające
wspierające te wszystkie prądy genderowe, promujące takie postaci na scenie politycznej, no już były, miejmy nadzieję, jak tak zwana Anna Grodzka. Więc i dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że społeczeństwo powiedziało nie, również w tej kwestii sprzeciwiło się takiemu formatowaniu debaty publicznej, jeśli w ogóle ją debatą można nazwać, jaką mamy w wykonaniu mediów publicznych, szczególnie telewizji publicznej. To należało szybko zmienić i tak jak mówię, no na razie mamy taki wstępny pierwszy krok i pracujemy nad reformą, która ma doprowadzić do oddania mediów publicznych Polakom, do tego, aby one sprawienia, by realizowały misje i zapewnienia na to środków, bo bez środków publicznych nie będziemy mieli mediów narodowych niewątpliwie. Tu jest jeszcze taki ten jeden aspekt, o którym należy wspomnieć, czyli tym takim skrzywieniu komercyjnym mediów publicznych. Telewizja publiczna to jest jedyny przypadek taki w Europie. Większość przychodów ma jej przychody to przychody komercyjne, przede wszystkim z reklamy. No, nie można realizować misji publicznej przy takich zadaniach, jakie byśmy oczekiwali do wykonywania przez telewizję publiczną w takiej skali środków komercyjnych, które uzależniają w sposób oczywisty medium od rynku. I ta histeria taka niestety przenoszona jest jeszcze z Polski, co jest istotnym aspektem dzisiejszej rzeczywistości, przenoszona jest z Polski na forum międzynarodowe. Politycy opozycji broniąc swoich własnych przecież interesów, nie dbając o interes Polski, skarżą się, można powiedzieć, do sąsiadów, do instytucji Unii Europejskiej. I mamy taką przedziwną sytuację teraz ataku na państwo polskie w wykonaniu, no trudno tu powiedzieć nawet Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, bo wszystkie skandaliczne wypowiedzi i zapowiedzi nadzoru nad Polską padają z ust polityków niemieckich, również tych pochodzenia niemieckiego, sprawujących wysokie funkcje w organach Unii Europejskiej. I tutaj musimy się bronić. To jest chyba dla nas wszystkich zrozumiałych. No, Niemcy pouczający Polaków i nadzorujący Polaków, no to reminiscencje historyczne zbyt oczywiste. Też przytoczę słowa wicepremiera Glińskiego. Fatalnie mówią, Polski na fatalnie mówi i on i ona. Pełniącymi rolę sztabu jąka się, niewyraźnie, gluty w nosie. Gliński, nie będzie żadnego konfliktu. Gluty. Jest naturalne, że właściciel mediów publicznych przejmuje również możliwość kierowania tymi mediami. Jedna z posłów naszego klubu przypomniała, jak masowo byli wyrzucani dziennikarze przy zmianie władzy poprzedniej. Czyli wszystko jest naturalne, z tego wynika. To jest wypowiedź pana premiera, ministra kultury, profesora Glińskiego, uzasadniająca ten dokonanie przez nas tego pierwszego kroku małej ustawy medialnej, a zapowiadające kolejne projekty ustaw, które mają zrealizować tą reformę kompleksową, bo jednak po przeanalizowaniu tej kwestii stwierdziliśmy, że aby przeprowadzić tę reformę w sposób właściwy, tak aby osiągnąć cele zakładane, musimy jeszcze trochę nad tymi rozwiązaniami popracować. Tutaj, tak jak mówię, szczególnie w tym zakresie finansowania mediów publicznych, ale nie tylko, a tak jak słusznie powiedział pan premier Gliński, w tej sytuacji, kiedy zamiast mediów publicznych mamy tubę propagandową, nie można było dłużej czekać. Nie można było również dłużej czekać na to, żeby przeprowadzić w sposób właściwy tę reformę, należy mieć też oczekiwać współpracy samych mediów publicznych. Inaczej nie zrealizujemy, tak jak mówię, tych celów osiąganych, czyli zwrotu mediów publicznych Polaków i budowy mediów narodowych, które będą rozumiały, jaką funkcję mają pełnić w państwie. Weź inną babę, daj już, dość. Wydałoby się, że media zwane publicznymi powinny rozumieć pracujących w nich dziennikarze, no ale szmata, mamy sytuację, jaką mamy i myślę, że dosyć powszechnie jest ona oceniana bardzo negatywnie. My wszyscy mamy kontakt przecież z wyborcami, mamy i jest dosyć...
Zderzaliśmy się z taką dosyć powszechną za dużo opinią tej zmiany i tak naprawdę domagania się od nas podjęcia szybkich kroków. Dlatego podjęliśmy decyzję, że rozpoczniemy ten proces od takiego kroku wstępnego i następnie dalsze. Za długo, bo to męczy. Bardzo dziękuję pani poseł za tę rozmowę i za komentarz do całej sprawy związanej z ustawą o mediach narodowych. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Państwu przypomnę, że naszym gościem na antenie Radia Maryja była pani poseł Elżbieta Kruk.